Program powstaje przy współpracy EgoSIM www.egosim.pl. Na oko podróżnika zaprasza Tomasz Słodki. Patryk Martuś, artysta młodego pokolenia. Szybko to jak ty się maluje? Rysuje? No chyba ta trema. Trema. Jak powstawała ta wystawa i co na niej widzimy? Wystawa powstała w sumie od tego rysunku, od tej kobiety. Ćwiczyłem po prostu sobie, musiałem jakąś teczkę do szkoły zanieść. Zacząłem ćwiczyć, bo zafascynowałem się pięknem ludzkiego ciała, bo takie ono jest. No i stwierdziłem, że zrobię ich więcej. To nie jest wszystko, co chciałbym pokazać, tak? Nie ma tu za dużo miejsca. Na tych rysunkach są różne dziwne pozycje czasami. Są, na przykład jest pod, za mną jest podwiązanie człowieka. Może jest szokujące, ale pokazuje człowieka z takiej innej perspektywy. Możemy, tutaj nie widać tego, ale jest kobieta, która się w pług układa, jest też bardzo ciekawa pozycja. Tu z kolei facet owinięty liną także. No i to tyle w sumie. Patryk Martuś, artysta młodego pokolenia, wielkie brawa. Jego pracę... Jego pracę można między innymi zobaczyć na Kompasie, kompas.org.pl, ukośnik Patryk Martuś. Pod tym adresem znajdą Państwo informacje. Zapraszamy na wernisaż po naszym spotkaniu. Tak, zapraszamy i dziękuję za tak liczne przybycie. Mam nadzieję, że też będzie możliwość podyskutowania i chciałbym dowiedzieć, jakie macie opinie na temat tego wernisażu. Wielkie brawa raz jeszcze. Program powstaje przy współpracy EgoSIM www.egosim.pl.